Moi drodzy, witajcie u Epikurejczyka. Postanowiłem dzisiaj zamalować jedną z białych plam historii, między innymi na polskim YouTubie. Z jakiegoś powodu nie ma na ten temat dużo materiałów. Znaczy się, ja wiem z jakiego powodu, po prostu polski YouTube to jest starożytna posucha tak naprawdę. A więc chodzi mi o to, jak już widzicie w tytule, o zakończenie Królestwa Wizygotów. Kres tej królewskiej rady w Hiszpanii, rządzonej właśnie przez Wizygotów. A więc zapraszam. I zwracajcie uwagę, czy przypadkiem ta historia upadku Wizygotów nie przypomina wam historii upadku innego, dobrze znanego nam państwa. Jeśli zauważycie jakieś synonimy, jakieś podobieństwa tych sytuacji, dajcie znać w komentarzu. Ja takie podobieństwa jak najbardziej zauważyłem. Niewiele okresów w historii Europy jest tak niejasnych jak ostatnie 100 lat panowania Wizygotów w Hiszpanii. Oryginalne źródła do ich kronik są nieliczne i skromne. Podbój przez Maurów w 711 roku, jak się wydaje, zmiótł zarówno książki, jak i pisarzy. I dopiero wiele lat po tej katastrofie wznowiono komponowanie dzieł historycznych w Hiszpanii. Późniejsze czasy Wizygotów są tak ciemne i mało znane jak początki angielskiej heptarchii, a Hiszpania nie miała żadnego Bedy ani anglosaskiej kroniki, które rzucałyby promienie światła przez ciemność. Stąd wynika, że wielu ich królów to tylko imiona, a ich czyny i polityka są często niezrozumiałe. Opowieść ta staje się coraz bardziej zagadkowa w miarę jak VII wiek zbliża się ku końcowi, a na początku VIII mamy do pomocy jedynie niewiarygodne legendy. Ród Leovigilda po 40 latach sukcesów zakończył się katastrofalnie w 603 roku zabójstwem młodego króla Liuwa II. Jego mordercą był niejaki hrabia Witteryk, burzliwy szlachcic, który przyłączył się do aryjskiego powstania w 590 roku i nierozważnie został ułaskawiony przez Recareda. Wstąpienie Witteryka było wyrazem buntu przeciwko wzrostowi władzy królewskiej, która bardzo rozwijała się pod rządami Leovigilda i Recareda, a także prawdopodobnie protestem przeciwko polityce kościelnej Recareda, który od czasu swego nawrócenia dał biskupom katolickim wielką władzę i autorytet w swoim królestwie. Witteryk panował przez 7 lat z niewielką renomą, dziwne jest tylko, że tak długo strzegł swojej niecnie zdobytej korony. Stoczył kilka nieistotnych walk z Frankami w Akwitanii i bizantyjskimi garnizonami w Andaluzji, ale nie zdobył uznania w żadnej z tych kwestii. Kościół był przeciwko niemu, hrabowie i diukowie nie zwracali na niego uwagi i nikt nie okazywał większego zdziwienia ani żalu, gdy w 610 roku został zamordowany przez spiskowców podczas uczty, podobnie jak jeden z jego poprzedników, tyran Teudegisel. Królem wybranym przez Gotów na jego miejsce był niejaki hrabia Gundemar, który jak się wydaje stał na czele ortodoksyjnego stronnictwa kościelnego, gdyż kroniki kościelne są głośne w pochwałach jego pobożności. Gundemar postanowił wziąć udział w wojnie domowej Franków, gdy Teuderik z Burgundii i Brunhilda zaatakowali Teudeberta z Austrazji, naturalnie stanął po stronie dalekiego Austrazjusza przeciwko bliższemu bratu Burgundczykowi, z którym Goci z Septymanii mieli pewne spory graniczne. Jednak w 612 zaledwie rok po wybuchu wojny Gundemar zmarł, 21 miesięcy po koronacji. Jego następcą był król Sisebut, 612-620. Diuk o pewnym znamieniu i charakterze, który podobnie jak jego poprzednik był wielkim przyjacielem partii kościelnej i przeciwnikiem niesfornej szlachty świeckiej. Był on nie tylko wielkim wojownikiem, ale co dziwniejsze u gockiego księcia, uczonym studentem, a nawet pisarzem książek. Współczesny historyk wiele by dał, by móc odzyskać jego zaginioną kronikę królów Gotów, ale ironia losu zdecydowała, że z jego dzieł zachowała się tylko kościelna biografia, życie i męka świętego Desideriusza oraz kilka kiepskich wierszy. Od podziwiających go przyjaciół duchownych dowiadujemy się, że był biegły w gramatyce, retoryce i dialektyce oraz że wzniósł wspaniałą katedrę w Toledo. Sisebut nie był jednak zwykłym koronowanym uczonym. Podjął się zadanie, które zostało porzucone od śmierci Recareda, wyparcia wschodnio-rzymskich garnizonów z Andaluzji i odniósł on prawie całkowity sukces.
Cesarz Herakliusz, pogrążony w wojnie z Persami, nie mógł wysłać do Hiszpanii żadnej pomocy. Jeden po drugim wszystkie porty południowo-wschodniej Hiszpanii, od ujścia Guadalquiviru do ujścia Sucre, wpadały w jego ręce. Wschodnim Rzymianom nie pozostało nic poza ich najdalej na zachód wysuniętą częścią Portugalii, twierdzą Lagos i cyplem przylądka świętego Wincentego. Po zdobyciu wybrzeża Andaluzji wydaje się, że Sisebut zbudował małą flotę i przekroczył ciśnienie gibraltarską, by odebrać Ceutę i Tanger egzarchom Afryki. W 615 roku Herakliusz zawarł z nim pokój, formalnie oddając wszystko, co udało się Sisebutowi uzyskać od jego dowódców. Sisebutowi udało się również ujarzmić niepokornych Basków. Podążając za nimi w ich góry, zmusił ich do płacenia daniny. Mniej szczęśliwy zapis zachował się o Sisebucie w kwestii rządów wewnętrznych, jak przystało na gorącego zwolennika nietolerancyjnego kościoła hiszpańskiego, poddał się on pod szeptom swoich biskupów i rozpoczął zaciekłe prześladowanie Żydów, co było pierwszym z wielu ucisków, jakie nieszczęśliwi Hebrajczycy mieli ponieść z rąk późniejszych gockich królów. Sisebut panował tylko 8 lat. Przedsięwziął środki ostrożności, bo jego syn Rekaret II został wybrany na króla przez Radę Narodową za jego życia, a po jego śmierci młodzieniec bez przeszkód objął tron. Ale niecały rok po śmierci Sisebuta Rekaret poszedł za nim do grobu i korona znów przeszła w ręce nowego rodu. Hrabia Sfintila, którego goci wybrali na króla, był dowódcą, który odznaczył się w wojnie z Baskami i miał wielką reputację wojskową, ale w przeciwieństwie do Sisebuta nie był zwolennikiem partii kościelnej i musiał stawać czoła jej intrygom przez całe 10 lat swego panowania. Nie lubili go także wielcy szlachcice, których władzę starał się ograniczyć, dochodząc praw mniejszych gockich wolnomularzy, którzy przez długi czas coraz bardziej popadali w feudalną zależność od swoich większych sąsiadów. Jego troska o ich interesy przyniosła mu tytuł ojca ubogich, a ich lojalność bez wątpienia tłumaczy fakt, że był w stanie utrzymać koronę tak długo, gdy zarówno kościół, jak i szlachta były przeciwko niemu. Jego panowanie nie było pozbawione sukcesów militarnych. Zdobył Lagos i fort na przylądku świętego Wincentego, dwie ostatnie twierdze bizantyjskie w Hiszpanii, także cały półwysep znalazł się wreszcie pod władzą jednego władcy. Odniósł też sukces w walce z buntem Basków, opanowawszy górskie doliny w Nawarze i Biskajach, a następnie zbudował twierdzę Olite za rzeką Ebro w pobliżu Pampeluny, aby ich powstrzymać. Sfintila miał jednak zbyt wielu wrogów, by pozwolono mu zachować koronę. Pewien hrabia Sisenat, namiestnik w Septymanii, powstał przeciwko niemu i wezwał na pomoc Dagoberta, króla Franków. Galia była teraz ponownie zjednoczona pod jednym monarchą, a długie wojny domowe potomków Brunhildy i Fredegundy skończyły się tak, że Frankowie mogli po długiej przerwie oddawać się zagranicznym inwazjom. Wspierany przez oddziały użyczone mu przez Dagoberta, Sisenat przekroczył Pireneje i ruszył na Saragossę, gdzie król wyszedł mu naprzeciw. Nie doszło do bitwy, gdyż sprawę rozstrzygnęła zdrada. Wielcy szlachcice i biskupi, którzy posłuchali wezwania Sfintyli do wojny, pochwycili go w jego własnym obozie, zakuli w łańcuchy i przekazali Sisenadowi. Uzurpator, bardziej miłosierny niż wielu gockich buntowników, zadowolił się wtrąceniem Sfintyli do klasztoru i nie skazał go na śmierć. Sisenat obiecał swemu frankijskiemu przyjacielowi, że w zamian za jego pomoc odda mu najwspanialszy skarb w gockim skarbcu królewskim – wielką złotą misę rzymskiego wykonania, ważącą 500 funtów, trofeum dawnych wojen z V wieku. Oddał naczynie ambasadorom Dagoberta, ale gdy ujrzano je odjeżdżające z Hiszpanii, goccy hrabowie przysięgli, że tak starożytna pamiątka po ich królach nie może nigdy opuścić tej ziemi i odebrali je siłą. W jej miejsce Sisenat przesłał Dagobertowi sumę 200 tysięcy złotych solidów. Sisenat był słabym władcą, narzędziem i instrumentem swoich biskupów. Pod jego bezsilnymi rękami rozpłynęła się cała moc i autorytet królewskiego imienia, a dzieło Sisebuda i Sfintili zostało zniweczone. To kościół, a nie on, rządził Hiszpanią. Zbierały się synody, widziano króla na zgiętych kolanach z załzawionymi oczami, lamentującego nad swoimi grzechami i błagającego o radę świętych ojców. Królował tylko przez 5 lat, 631-636, a jego następcą został Cintila. Kolejne wybrane narzędzie hierarchii, o którym wiemy niewiele więcej niż to, że odbył wiele synodów ze swoimi biskupami i wzmocnił się dzięki pomocy prawdziwej wiary. Panował tylko 3 lata.
ale jego klerykalni partyzanci pozwolili, by przed śmiercią jego syn Tulga został koronowany na jego następcę. Tulga, kolejny posłuszny syn kościoła, panował tylko 2 lata, gdy został zdetronizowany przez spisek wielkich świeckich szlachciców, dla których dominacja kleru w państwie stawała się coraz bardziej odrażająca pod 12-letnim panowaniem 3 królów kapłanów. Tulga został wysłany, by w klasztorze realizować kongenialną drogę pobożności, podczas gdy zgromadzenia narodowe zwołane przez spiskowców w 641 roku wybrało na króla hrabiego Chindaswinta, którego cnoty były uznawane przez wszystkich, a jego wielki wiek miał nie mniej niż 79 lat, obiecywał wolną rękę jego burzliwym poddanym. Ale szlachta bardzo się pomyliła w ocenie Chindaswinta. Tak samo jak wprowadzeni w błąd kardynałowie, którzy w późniejszym wieku wybrali na papieża pozornie konającego Sykstusa V. Dotknięcie korony na jego czole zdawało się przywracać starcowi młodość i wigor, a goci przekonali się, że panuje nad nimi król w typie Leo Wigilda i Swintigli, surowy represjonator bezprawia i feudalnej anarchii. Chindaswint natychmiast przystąpił do rewindykacji królewskiej prerogatywy, zarówno przeciwko wielkim możnowładcom, jak i synodom kościelnym. Jego ręka mocno spadła na zdrajców, którzy 12 lat wcześniej zdradzili Swintille. Zaczął ich szukać i wykonywać wyroki. Natychmiast większość szlachty hiszpańskiej wybuchła buntem. Niektórzy uciekali do Afryki i szukali pomocy u bizantyjskiego egzarchy, inni u królów Franków. Ale Chindaswint pokonał wszystkie ich powstania i ugasił płomień buntu we krwi 200 szlachciców i 500 ludzi mniejszej rangi, których przekazał katowi. Oswoił gotów, tak, że nie odważyli się już niczego więcej przeciwko niemu próbować, jak to często czynili ze swoimi królami, gdyż goci są ludem o twardym karku i potrzebują ciężkiego jarzma na swoich barkach. Kiedy bunt został stłumiony, Chindaswint zmusił biskupów zgromadzonych na synodzie w Toledo w 646 roku do wypowiedzenia uroczystej klątwy na wszystkich zbuntowanych szlachciców, tyranów, jak ich nazywał, oraz do orzeczenia kary pozbawienia święceń i ekskomuniki na wszystkich członków kleru, którzy zgodziliby się na spiski owych tyranów. Ciężka ręka Chindaswinta zapewniła Hiszpanii 7 lat pokoju pod koniec jego panowania i mógł on posadzić na tronie swego syna Rekeswinta, a żaden z gotów nie ośmielił się szemrać. Ojciec i syn panowali razem przez 3 lata. Rekeswint pełnił funkcje królewskie, podczas gdy Chindaswint oddawał się dziełom pobożności. Ich wspólne rządy są naznaczone jednym bardzo ważnym wydarzeniem, pokazującym zakończenie procesu zjednoczenia, który rozpoczął się przez nawrócenie Rekeswinta na katolicyzm. Gotowie i Hiszpanie byli teraz tak bardzo zasymilowani ze sobą, że królowie myśleli, iż w przyszłości mogą być rządzeni przez jeden kodeks praw. Rasy zaczęły się całkowicie mieszać. Hiszpańscy hrabiowie i diukowie są tak liczni pod koniec tego okresu, jak goccy biskupi i opaci. Jedna rasa nie miała już monopolu na władzę świecką, ani druga na promocję kościelną. Chindaswint postanowił zawiesić stosowanie starego prawa rzymskiego w swoim państwie i sprawić, by wszyscy jego poddani używali prawa gockiego, choć wprowadził do niego znaczną ilość elementów rzymskich. Zaletą nowego kodeksu Chindaswinta było to, że hrabiowie i wikariusze, bezpośredni przedstawiciele króla, mieli na przyszłość pełną jurysdykcję nad całym rodzimym elementem hiszpańskim, w tym nad duchowieństwem. Hiszpanie zostali bowiem pozbawieni swojej rzymskiej księgi prawniczej Breviarium Alarici oraz własnych sądów i sędziów, a w kwestiach prawnych, nie mniej niż w sprawach administracyjnych czy wojskowych, zostali poddani gockim hrabiom. W tym samym czasie zakaz zawierania małżeństw między gotami a prowincjuszami, który nominalnie nadal istniał, choć od czasów Leo Wigilda był często łamany, został zniesiony, a wszyscy poddani króla stali się równi w oczach prawa. Chindaswint zmarł w 652 roku. W wspaniałym wieku 90 lat, niespotykanym wśród współczesnych mu królów katolickich. Jego syn i współpracownik Rekeswint, już mocno zaawansowany w latach, przeżył jeszcze 20 lat. Miał najdłuższe, najspokojniejsze i w pewnym sensie najbogatsze panowanie wśród wszystkich królów wizygockich. W przeciwieństwie do ojca był oddanym zwolennikiem kościoła i dzięki pomocy biskupów utrzymał swoje rządy aż do dnia śmierci. Stopniowo jednak wymykały mu się wszystkie królewskie uprawnienia, które z takim trudem odzyskał i przywrócił jego ojciec. W miarę jak się starzał, cała władza nad państwem spadła ponownie w ręce biskupów i synodów.
Rekeswind przez całe swoje życie był zajęty budowaniem kościołów i składaniem wielkich ofiar świętym. Przypadek zachował dla nas jedną wielką złotą koronę z dedykacją, którą ofiarował dziewicy. Tradycja mówi wiele o duchowych błogosławieństwach, które zostały mu udzielone. On i arcybiskup Hildefuns mieli przywilej ujrzeć na własne oczy cudowną wizję świętej Leokady w katedrze w Toledo. Tymczasem władza królewska znów zanikała, a Rekeswind, o ile przynajmniej cieszył się spokojem i pobożnym odpoczynkiem, najwyraźniej nie przejmował się losem swoich następców, sam nie miał syna, któremu mógłby przekazać tron, osobiście był popularny, tak łagodny i pretensjonalny, że trudno go było odróżnić od jednego z własnych poddanych. I nie zebrał owoców zasianego przez siebie ziarna słabości. Tylko jeden mało znaczący błąd przerwał 20 spokojnych lat jego panowania. Tymczasem jednak elementy rozprzężenia rosły w siłę. Szlachta ponownie utwierdzała swoje stare roszczenia do feudalnej niezależności, a kler stawał się coraz bardziej dominujący. Rekeswind zmarł w 672 roku, nie pozostawiając dziedzica, i wśród szlachty toczyły się spory o wybór jego następcy. Ich wybór padł w końcu na Wamba, człowieka w dojrzałym wieku i o wysokiej reputacji, ale odmówił on podjęcia tego ciężaru pomimo oklasków, z jakimi przyjęto jego imię. W końcu, jak nam powiedziano, pewien Duke dobył miecza i zagroził, że zabije go jako zdrajcę swego narodu i obowiązku, jeśli będzie się dłużej wahał, czy wypełnić wolę zgromadzenia. Wamba ugiął się pod tą formą perswazji i koronę przyjął. Mamy więcej wiedzy o panowaniu Wamby niż o jego poprzednikach i następcach, ponieważ zachowała się jego biografia, napisana przez biskupa Juliana z Toledo. Dowiadujemy się, że był on surowym i twardym władcą dla Gotów, wzorując się na przykładzie Cindasfinta, i że jego panowanie upłynęło na nieudanej próbie odzyskania władzy nad koroną, którą pobożny Rekeswind pozwolił sobie odebrać. Gdy król zaczął dawać odczuć swoją silną rękę, naturalnie wybuchły bunty. Nieposkromieni Baskowie chwycili za broń, a gdy Wamba był zajęty w jej górach, w Septymanie miało miejsce bardziej niebezpieczne powstanie, gdzie pewien hrabia Hilderyk podniósł sztandar buntu. Król wysłał przeciwko niemu dużą armię pod wodzą Duke'a Paulusa, zaufanego oficera rzymskiej krwi. Jednak zamiast zaatakować buntowników, zdradziecki Paulus rozpoczął z nimi negocjacje, rozpuścił wodzów własnej armii i nagle ogłosił się królem. Wyzwanie, które podobno wysłał do Wamby, zasługuje być może na odnotowanie ze względu na swój dziwny i górnolotny styl. W imię Boga, napisał uzurpator, Flawiusz Paulus, potężny król wschodu, pozdrawia Wambę, króla zachodu. Jeśli przemierzyłeś surowe, niezaludnione pustkowia gór, jeśli przebiłeś się przez lasy i zarośle jak jakiś silny lew, jeśli okiełznałeś szybkość dzikiego kozła i skocznego jelenia i kruczego dzika i niedźwiedzia, jeśli wypleniłeś truciznę węża i żmii, to daj mi się poznać, ty mężu broni, panie lasów i miłośniku skał, i pospiesz na spotkanie ze mną, abyśmy walczyli ze sobą w pieśni jak słowiki. A zatem, wielki królu, pobudzaj swe serce do siły, zejdź do przełęczy Pirenejów, a tam znajdziesz atletę, z którym będziesz mógł godnie walczyć. Paulus został wysłuchany. Władca lasów przyleciał w pośpiechu z gór baskijskich i rzucił się na armię rebeliantów, zanim minął tydzień. Sforsował przełęcze Pirenejów, pędząc przed sobą wojska Paulusa, a następnie rzucił się na Narbonę, stolicę Septymanii. Po 3 dniach oblężenia miasto zostało zaatakowane przez główne siły, a gdy upadło, Wamba odzyskał większość innych miast między górami a Rodanem. Paulus schronił się w silnym mieście Nismes i posłał prosić o pomoc Franków, ale król był dla niego zbyt szybki. Goci podczas długiej walki o wypędzenie Bizantyjczyków z Andaluzji nabrali wprawę w sztuce poliorcetyki i za pomocą swoich maszyn oblężniczych Wamba zajął Nismes już 2 dnia jego oblężenia. Paulus i jego wodzowie zamknęli się wtedy w wielkim rzymskim amfiteatrze, który zamienili w cytadelę. W ciągu kilku dni głód zmusił ich do rzucenia się na łaskę króla. Wamba przysiągł oszczędzić ich życie, a Paulus z 26 krabiami i wodzami poddał się jego łasce. Król kazał wyrwać im brody i włosy z korzeniami i zaprowadził ich w triumfie do Toledo, gdzie przemaszerowali przez miasto w łańcuchach i boso, odziani w koszulę z worków z Paulusem na czele, noszącym skórzaną koronę, przymocowaną do gołej skóry głowy za pomocą gipsu. Zachowały się imiona tych 26. Wśród nich był jeden biskup Got, jeden kapłan krwi rzymskiej oraz 24 hrabiów i wodzów, z których 17 miało gockie, a 7 rzymskie imiona.
Ten cios, zadany niesfornej gockiej szlakcie, zapełnił Wambie spokojne panowanie. Zasiadał na tronie jeszcze przez 7 lat do 680. Pokoju i dobrobycie, starając się jak najlepiej złagodzić choroby państwa Wizygotów. Niektóre z jego praw wystarczająco wyraźnie pokazują niebezpieczeństwa tamtych czasów. Tak dalece zniknęła klasa drobnych posiadaczy ziemskich, którzy powinni byli stanowić większość królewskiego wojska, że Wamba zarządził, iż w przyszłości zarówno niewolnicy, jak i wolni mają być posłuszni królewskiemu wezwaniu na wojnę. Rozkazał nawet, by biskupi stanęli na czele swych poddanych w polu, co spotkało się z głębokim sprzeciwem kleru, choć kilka pokoleń później znajdujemy tę praktykę w Anglii, Galii i Niemczech. Wamba stracił swój tron przez ciekawy przypadek, a może przez jeszcze bardziej ciekawy spisek. Zachorował w 680 roku, został oddany pod opiekę lekarzy i popadł w długi stupor. Jego słudzy, zgodnie z częstą praktyką tamtych czasów, przeoblekli go w mnisie szaty i przystrzygli jego włosy do tonsury, aby mógł umrzeć w religii. Potem, zanim jeszcze tchnienie uszło z jego ciała, jego najbardziej zaufany oficer hrabia Erwik przejął królewski skarbiec i ogłosił się królem. Erwik był prawnukiem króla Cinda Svinta i uważał się za spadkobiercę swojego kuzyna Rekę Svinta, poprzednika Wamby. Nie był jednak czystej wizygockiej krwi. Jego ojciec Artavasdes był uchodźcą z Bizancjum, którego Cinda Svint przyjął do łaski i uhonorował darem ręki swojej siostrzenicy. Ku przerażeniu pałacu stary Wamba nie umarł. Otrząsnął się z długiego stuporu i zaczął zdrowieć. Ale nowy król i dworskie duchowieństwo zapewniali go, że choć o tym nie wiedział, stał się mnichem i nie może odzyskać ani świeckiego stroju, ani władzy królewskiej. Wamba najwyraźniej nie był wolny od ówczesnych przesądów, pogodził się z tą myślą i udał się do klasztoru w Pampelunie, gdzie dożył sędziwego wieku. Później rozeszły się pogłoski, prawdziwe lub fałszywe, że jego długi trans nie był naturalny, lecz że Erwik, widząc go na łożu choroby, dał mu silny środek nasenny i umyślnie go oszukał, aby przejąć koronę. Wamba był ostatnim z Wizygotów. Czterej królowie, którzy po nim nastali, to zaledwie cienie, ukoronowane zjawy, o których wiemy niewiele lub nic, gdyż wraz ze śmiercią Wamby historia Hiszpanii pogrążyła się w najczarniejszej ciemności. Nazywali się Erwik 680-87, Egika 687-701, Witiza 701-710, i Roderyk, 710-711. O dwóch ostatnich wiemy niewiele więcej niż imiona, ale o Erwiku i Egice można ustalić kilka faktów. Ten pierwszy, choć miał dość tupetu, by przejąć tron, nie miał odwagi, by bronić królewskich praw. Pozwolił, by korona znów popadła w ten sam stan zależności od kościoła, w jaki popadła za czasów Sisenada i Rekę Svinta. Był rządzony i zarządzany przez Juliana, biskupa Toledo, i wydaje się, że był o wiele mniej prawdziwym królem Hiszpanii niż ten prałat. Na polecenie Juliana uchylił wojskowe prawa Wamba, ponieważ źle wpływały na kościół, i wznowił okrutne prześladowania Żydów, które zawsze towarzyszyły wstąpieniu na tron hiszpański króla księdza. Najwyraźniej z powodu dręczącego go sumienia, z powodu kontaktów z królem Wambą, Erwik wybrał na swego następcę siostrzeńca i dziedzica Wamby Egikę. Ożeniwszy go z własną córką, Kikshilo, i zmusiwszy go do przysięgi, że będzie życzliwy dla swojej żony i jej braci, Erwik złożył koronę i podążył za Wambą do klasztoru. Egika nie dotrzymał swojej przysięgi. W chwili, gdy zgromadzenie gockie uznało go za króla, kazał biskupom rozgrzeszyć go z przysięgi, a następnie wyrzekł się swojej żony i zagarnął majątek swoich szwagrów, synów Erwiga. Panowanie Egika naznaczone było ostatnim i najostrzejszym prześladowaniem Żydów, jakim kiedykolwiek pobłażał sobie wizygocki król i duchowieństwo. Na 16 soborze w Toledo, 695, przegłosowali oni, że wszyscy dorośli Żydzi powinni być pojmani i sprzedani jako niewolnicy, podczas gdy ich dzieci miały być od nich oddzielone i oddane chrześcijańskim rodzinom do wychowania w prawdziwej wierze. Pod wpływem tego niegodziwego prawa wielu Hebrajczyków podporządkowało się, a jeszcze więcej uciekło przez morze do Afryki. Mówi się, że zbrodnia, która sprowadziła na nich tę karę, była spiskiem mającym na celu zdradzenie Hiszpanii obcym wrogom. W sąsiedztwie królestwa Wizygotów pojawiła się właśnie nowa potęga.
po 50 latach walk straszliwi i fanatyczni Arabowie pokonali niedawno bizantyjskich gubernatorów Afryki i zdobyli Kartaginę w 695 roku, ostatnią twierdzę wschodnich Rzymian. To do nich, jak się wydaje, Żydzi wysłali poselstwo, by błagać ich o przekroczenie cieśniny i położenie kresu prześladującym rządom hiszpańskich biskupów. Z zaproszenia nic nie wyszło, ale sam fakt, że było ono możliwe, oznaczał poważną zmianę w sytuacji Wizygotów. Od trzech pokoleń znajdowali się oni pomiędzy dwoma słabymi, nieruchawymi i mało przedsiębiorczymi sąsiadami, czyli pogrążonymi we frakcjach Frankami i egzarchami Afryki. Jak poradzi sobie podupające królestwo, gdy zostanie zaatakowane przez nową siłę w pierwszym rozkwicie ich fanatycznej młodości i wigoru? Egika nie doczekał jednak dnia próby, podobnie jak jego syn Witiza, o którym nie wiadomo absolutnie nic, poza tym, że był popularny wśród ludu, ale znienawidzony przez kler. Szczegóły jego złych czynów są jedynie wymysłem mnichów piszących w X wieku. W jego czasach nie zostały one spisane, gdyż w ciągu 2 lat od jego śmierci Hiszpania znalazła się pod władzą Maurów i żaden rodzimy kronikarz nie miał serca, by szczegółowo opisać ostatnie godziny życia starego królestwa Wizygotów. Witiza zmarł młodo, pozostawiając 2 synów, którzy nie byli wystarczająco dojrzali, by nosić koronę. Goci wybrali więc na króla pewnego hrabiego Roderyka, który dla nas jest tylko imieniem. Choć późniejsi kronikarze twierdzą, że to jest dość prawdopodobne, że był on krewnym Cinda Swinta i Erwiga, a więc wrogiem rodu Wamba i Egika. Panował tylko 18 miesięcy, bo w tym czasie nadszedł zły dzień dla Hiszpanii. Arabscy zdobywcy Afryki spędzili ostatnie 20 lat na oswajaniu Maurów i Berberów. Wszystkie plemiona ugięły się pod ich jarzmem i przyjęły islam. Armie napęczniałe od nowych konwertytów i tęskniące za nowymi polami do podboju były przygotowywane przez arabskich wodzów do przeskoczenia wąskiej cieśniny gibraltarskiej i rzucenia się na hiszpański półwysep. Romantyczne legendy późniejszego pokolenia opowiadają barwną historię o niegodziwości króla Roderyka, o tym jak zhańbił córkę hrabiego Juliana, namiestnika Ceuty, i jak oburzony ojciec zdradził swoją twierdzę, klucz do ciśniny, Maurom i poprowadził ich do brzegów Andaluzji. Wszystko to jest czysto niehistoryczne. Nie ma żadnego powodu, aby wierzyć, że Roderyk był lepszy lub gorszy od swoich poprzedników, o jego charakterze nic nie wiemy. Jego istnienie jest potwierdzone tylko przez imię i datę, w liście gockich królów oraz przez kilka bardzo rzadkich monet. Wiemy tylko tyle, że zanim Roderyk spędził 18 miesięcy na tronie, Maurowie wylądowali w Kat, które od imienia ich przywódcy nazwano Tarik, Gibraltar. Zaczęli pustoszyć Andaluzję, a Roderyk wystąpił przeciwko nim na czele całego wojska Wizygotów w Hiszpanii, które musiało się składać, jak pokazują nam prawa Wamba, z kilku zamożnych hrabiów i biskupów kierujących wielkimi rzeszami swoich chłopów i poddanych. Armia Wizygotów okazała się o wiele mniej zdolna do oporu wobec muzułmanów niż wojska Bizancjum. Na brzegu rzeki Gwadelete, w pobliżu Medina Sidonia, Tarik odniósł decydujące zwycięstwo. Roderyk został zabity lub utopiony w pościgu, armia gocka rozproszyła się i bez konieczności stoczenia drugiej bitwy najeźdźcy opanowali Hiszpanię. W ciągu niespełna 2 lat, 711-13, Tarik i jego przełożony Musa, gubernator Afryki, podporządkowali sobie cały kraj. Kilka miejsc, takich jak Kordowa, Merida i Saragossa, utrzymało się przez krótki czas, ale goci nie wybrali nowego króla, ani nie zjednoczyli się w celu stawienia powszechnego oporu. Do roku 713 jedynym zakątkiem Hiszpanii, który się nie poddał, było górzyste wybrzeże Zatoki Biskajskiej, gdzie nieposkromieni Baskowie i mieszkańcy Asturii utrzymywali niepewną wolność, zachowaną raczej dzięki zaciemnieniu i surowości ich domów, niż niezdolności muzułmanów do dokończenia podboju. Tak oto upadła wizygocka Hiszpania. Przyczyn tego stanu rzeczy nie trzeba daleko szukać. Królowie, wybrani nie z jednego królewskiego rodu, lecz w wyniku przypadkowej elekcji, stali się bezsilni, byli jedynie niewolnikami swoich duchownych. Wielcy szlachcice byli nielojalni i burzliwi. Mniejsi, wolni posiadacze ziemscy zniknęli. Wielka masa chłopów pańszczyźnianych nie miała serca walczyć ze swoich despotycznych panów. Państwo łączyło w sobie słabość ziemi pod rządami kościelnymi z burzliwością skrajnego feudalizmu. W każdym razie upadłby przed pierwszym silnym najeźdźcą. Gdyby Maur nie przeprawił się przez cieśninę, Hiszpania prawdopodobnie stałaby się apanażem Królestwa Franków pod rządami potężnych panów pałacowych.
lub jeszcze poważniejszego, Karola Wielkiego. I tak oto, moi drodzy, kończy się historia upadku Wizygotów. Nieco pesymistyczny obraz tego, jak wewnętrzne spory potrafią ułatwić sprawę dla zewnętrznego najeźdźcy. Jest to lekcja z historii jak najbardziej współczesna i w dzisiejszych czasach. Więc pamiętajmy o tym dość często. Na koniec chciałbym podziękować moim sponsorom kanału z poziomu Trybuna Ludowego Westalce, bardzo dziękuję, i z poziomu kwestora Michałowi, również dziękuję. A Wam życzę miłej niedzieli, do usłyszenia już niedługo. Dajcie znać, jak Wam się podobała historia upadku Wizygotów. Trzymajcie się, cześć, Epikurejczyk out. And now folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.